Będziemy mieszkać pół roku tu, pół roku tam. Przepiękne, no po prostu zakochałem się, panie Andrzeju. Świat w ciągłej wiosny. Nie jestem też od tego, żeby mówić, ale no chyba to nie jest tajemnicą, że szykowany jest on pode mnie. Jeszcze były inne rzeczy, jak hazard, prawda? To ja myślę, no mały domek na Maderze, tak. Najgorsze było to, że nie miałem pieniędzy, a żyłem z pożyczki do pożyczki i z tego, co zarobiłem, od razu oddawałem, więc to było chore. Co za fantastyczna noc w Polsce. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam was serdecznie i witam mojego gościa Artura Szpilkę, jeszcze cały spocony po niestety przegranym pojedynku z trenerem Kostką. No widziałem, no zrobiłeś wielkie postępy, ale nie dałeś rady trenerowi. Nie, no trener jest lepszy, akurat w tenisa, do wszystkiego dobiega, co pan widział. No co, no kurczę, znowu trzeba pozamiatać, ale przyjdzie taki czas, że znowu on będzie zamiatał, bo było tak na początku, teraz się poprawił. No to jest przyjemne, bo tak naprawdę jest przyjemne z pożytecznym, bo robimy treningi, przy tym rywalizacja, fajny odpoczynek, ale jednak trening. No spalamy na takim korcie no z 1500-2000 kalorii, to jest bardzo dużo. No, graliśmy 2,5 godziny, 2 do 2 wygranych setów, także o czymś to świadczy. Poziom jest bardzo wyrównany. No i ja mówię, ja to traktuję jako taką formę odpoczynku, ale aktywną. Niesamowity był ten pojedynek. Rozstrzygnęło się po naprawdę zaciętym boju, ale jesteśmy w Polsce, a ty zapowiadasz, że podobno się chcesz przeprowadzić do Hiszpanii. Czy to prawda? Nie do Hiszpanii, na Maderę, do Portugalii. Maderę. Tak, jestem przekonany, że tak będzie. Jak tylko Bóg nie będzie miał innych planów wobec mnie, mówię, jak się nie wydarzy coś takiego niezależnego ode mnie, no to do roku, do dwóch lat kupujemy tam dom z Kamilą i będziemy mieszkać pół roku tu, pół roku tam. Przepiękne, no po prostu zakochałem się, panie Andrzeju. Świat w ciągłej wiosny, tam jest 30 stopni przez cały rok, tylko z grudzień i styczeń to jest 20 stopni, także no, nie, no niesamowite widoki, góry, morze, ciepło, tanio, naprawdę nie, że tanio bardzo, ale jest dużo taniej niż w Polsce. No to niesamowite. I będziesz dzielił czas pomiędzy Polską, a... Tak, wiadomo, że... Maderą. No jest przepięknie i naprawdę zakochałem się. To jest coś takiego, jak pan czuje od pierwszego wejrzenia, że o, to jest to miejsce, gdzie chce się zestarzyć, bo znaczy bardzo mi się tam podoba, to akurat coś dla pana, że wszędzie praktycznie grają w padla, wszędzie grają w tenisa, starsi ludzie. No to jest, nie wiem, wyjątko, no niesamowite. Wie pan, idzie pan, a oni wszyscy tam grają. No to jest przepiękna rzecz. Jak się przeprowadzisz, to może przyjadę na rewanż. Do Madery, ale naprawdę jest przepięknie. A jak twój bilans, biznes? Chyba wyprawa na Maderę też była trochę biznesowa. Biznesowa, tak. Wyprawa na Maderę była przede wszystkim biznesowa, a wypoczynek czy góry, bo my mieliśmy aktywny, to tylko i wyłącznie coś, co po prostu nie potrafimy inaczej z trenerem, tak? Kamcia też z nami była dwa razy w górach. Biznes dobrze, po to pojechałem. No cały czas gdzieś się staram rozwijać, robić rzeczy bardzo dobre jakościowo i w przystępnej cenie. I to było dla mnie od początku priorytetem w marce The Balance. A nie, jak z twoim zdrowiem, nogi w porządku? Widzę, że chyba tak. Nie, wszystko jest super, odpukać. Też z tego, co rozmawiałem z Martinem, będę walczył prawdopodobnie w marcu, w kwietniu, więc to jest taki okres. Marzec, kwiecień, maj, coś takiego, czyli pierwsza połowa roku, więc fajnie. Też jest czas na to, żeby teraz dojść do 100% zdrowia po tym gonkowcu. Zresztą pan pamięta, bo rozmawialiśmy wielokrotnie, jak byłem w szpitalu i... No i doszedłem, już jestem już zdrowy, więc się cieszę. Rywal jest już znany, chyba Roy Zimmerman, tak? Prawdopodobnie, ale tak jak wie pan, jest to MMA i nigdy nic nie wiadomo. Na to się nastawiam. Wstępnie, wie pan, nie jestem też od tego, żeby mówić, ale no chyba to nie jest tajemnicą, że szykowany jest on pode mnie. Byłeś chyba w ostatnim tygodniu na Mazurach, w ośrodku dla osób uzależnionych od czego? Od narkotyków, od alkoholu, w ogóle od maszyn, chyba od hazardu. No było fajne spotkanie tak naprawdę. Obiecałem Michałowi, że tam przyjadę, więc przyjechałem, ale było mi naprawdę ciężko się ze wszystkim pozbierać, bo przylecieliśmy, panie Andrzeju, mieliśmy opóźniony lot, przylecieliśmy z Madery o pierwszej w nocy do mnie, o drugiej dojechałem do mamy po pieski, o pieski zjadłem u mamy obiad, pojechałem do Warszawy, przyjechałem tu na 6 rano, poszliśmy spać 2 godziny, bo więcej nie można było, bo to też trzeba tam dojechać, na pierwszą byłem umówiony, więc wszystko na styk, spaliśmy całą niedzielę z Kostką, jak już wróciliśmy, ale bardzo zadowoleni ludzie, podobało im się, bo mieliśmy, wie pan, więcej
się dowiecie o mnie i o kostce i o w ogóle całej mojej sytuacji, jak to, bo nigdy w mediach o tym nie pomówiłem, pan wie o niektórych rzeczach, mówię za dzieciństwa, to się dowiecie w książce, którą będę wydawał z Hubertem Kęską w połowie listopada. Ale przede wszystkim o relacji mojej z kostką, jak to się zaczęło. Więc mamy tam, tak naprawdę ja i on mieliśmy najwięcej do powiedzenia, bo można powiedzieć, że znaczy to jest prawda, że byliśmy uzależnieni, braliśmy narkotyków tyle, że się w głowie nie mieści, a teraz o 180 stopni. My mamy tak ze skrajności w skrajność, więc sami zobaczycie, to historia nie z tej ziemi. Ale te twoje uzależnienia to chyba były nie tylko narkotyki. No tak, mówię, hazard, wszystko, więc mówię, mogłem tym ludziom coś powiedzieć po swojemu. Fajnie sobie pogadaliśmy, naprawdę fajni ludzie. Fajne jest to, pytali się mnie, to jest takie jedno z takich pytań. Artur, a co ci daje to, że właśnie nie bierzesz teraz, nie? A ja przede wszystkim powiedziałem, co mi to daje. No przede wszystkim to, jak mi się żyje bez narkotyków, bez żadnego tam nałogu, to, że jestem świadomy swoich decyzji. Wszystko, co robię, jest świadome. Dobieram sobie takich ludzi, z którymi się czuję dobrze. Jadę tam, gdzie chcę, gdzie się czuję dobrze. Idę z paćkami na spacer, bo poświęcam im ten czas, czuję się w tym dobrze. Czyli wszystko, co robię, robię świadomie i z tego się bardzo cieszę i chciałbym też, żeby przynajmniej z tego spotkania choć jedna, druga osoba wyciągnęła te same wnioski. Też ten Kostka opowiadał o swoim życiu. Tu więcej dowiecie się w książce, nie chcę spoilerować, ale uwierzcie mi, że to będzie naprawdę gruby życiorys w formie powieści. Dużo przepuściłeś na te swoje uzależnienia, na mały domek na Maderze by wystarczyło? Myślę, że nie, ponieważ wtedy nie miałem aż takich pieniędzy, ale tak, no przećpałem trochę. Ile żeśmy Kostka przećpali? Ile? Grubo, ale jeszcze nawet nie chodzi o to, bo jeszcze były inne rzeczy, jak hazard, prawda? To ja myślę, no mały domek na Maderze, tak. Najgorsze było to, że nie miałem pieniędzy, a żyłem z pożyczki do pożyczki i z tego, co zarobiłem, od razu oddawałem, więc to było chore. Dlatego jestem szczęśliwy, że 5 lat nie dotknąłem tego gówna, nie dotknę tego nigdy, czekam jeszcze tylko na Kostkę. Aż po Kostuś się wyspowiadał też całego swojego życia, zrobił spowiedź absolutną. Ja zrobiłem to wcześniej, a teraz czekam, aż przyklepiemy sobie przed Bogiem, że już nigdy w życiu, bo ja nie przysięgłem jeszcze, ale sam powiedziałem, że tego nigdy nie zrobię. Ale wie pan, życie toczy różne scenariusze i czasami mogą przyjść chwile słabości i chciałbym mieć taką pieczątkę z Kostym, że przysięgamy razem przed Bogiem, idziemy do kościoła, do Wojtka. Wojtek to słyszy, ciach i to będzie takie fajne spełnienie, bo tak naprawdę z nim zacząłem śpać, to była pierwsza osoba, z którą śpałem, już nie chcę tej książki spoilerować, także już nie gadam, a tak samo z nim skończę, więc to jest petarda. No, ja już skończyłem dawno, 5 lat temu, nie? Widziałem jakieś zdjęcie z pieskami, miałeś je pod pachami, co to było za uroczystość? To nie zdjęcie, to było, panie Andrzeju, zawsze raz w roku w Lasku Bielańskim, ksiądz Wojciech, ogólnie chyba w każdym kościele jest święto świętego Franciszka z Asyżu i on był miłośnikiem zwierząt, kochał zwierzęta, no i zawsze w tą niedzielę raz w roku wchodzi się ze zwierzętami do środka, no by pan nie uwierzył, jaka petarda, niektórzy przynoszą rybki w akwarium, niektórzy przynoszą kotki, chomiki, mówię, to jest coś, trzeba to zobaczyć na żywo, osiołki, no i ja zawsze z pieskami, no i później wszyscy tak podnoszą te pieski i Wojtek robił taką dużą przemowę, kazał podnieść pieski, Pumba waży 52, ty tu 26 i trzymaj, tak, ja tam do Wojtka, a Wojtku błogosław, bo miał ich pobłogosławić, nie, tym ogólnie pobłogosławił, ale już nie wytrzymałem. Niedługo jubileuszowa setna gala KSW, bez ciebie w głównej walce wieczoru mamy ty z Bartosińskim, na kogo stawiasz? Powiem tak szczerze, to będzie trudna walka, to dla jednego i drugiego. Jeden ma dużo do zyskania, mówię o Bartosińskim, a Mamet musi zrobić swoje, prawda? Mamet jest wirtuozem MMA, jest legendą w polskim sporcie w MMA, bardzo mu kibicuję. Będę oczywiście na tej walce, będę na tej gali i będę mu bardzo kibicował. No ale toczy też walkę z zawodnikiem, który może wygrać, a nic nie musi, prawda? Przegrać z Mametem dzisiaj to nie jest żaden problem, ale wygrać, wow. Więc tam na pewno będą wchodzić aspekty psychologiczne bardzo, chociaż Mamet, no to jest Mamet, nie? Chociaż powiem wam szczerze, że on jest skurczybyk taki jak wąż, on się czuje w tym MMA świetnie, no fajnie, bo szykuje się dobra walka, ale poza walką Mameda i Bartosińskiego są też inne fajne walki, także no czekam, no szykuje się fajna gala. Brakuje mi jeszcze jakiejś petardy. No ale. No ty byłbyś taką petardą. Nie, petardą taką, gdzie na coś ostrze sobie ja zęby, prawda? Ale oprócz Mameda i Bartosińskiego, co nie? Są tam jeszcze fajne walki. Ja już dokładnie nie pamiętam tego, widziałem wczoraj, mówię spoko, ale brakuje mi jakiegoś takiego buch.
No zobaczymy, może będzie. No słuchaj, ty już zbliżasz się do takiego słusznego wieku, 35 lat, to no właśnie, no prawie, no to już te czas na jakieś małe podsumowania. No z czego jesteś najbardziej dumny przez te pierwsze, powiedzmy, 35 lat, a z czego tak, co chciałbyś najbardziej wyrzucić ze swojego życiorysu? Nie, nic nie chciałbym wyrzucać, ponieważ może cofnąć kilka rzeczy, jakieś tam decyzje odnośnie jakichś walk poprzeganej, że tak szybko brałem, ale wie pan co, ja się nad tym nie zastanawiam. Jesteśmy tu i teraz. Do tego najbardziej dumny jestem z tego, że stałem się świadomym człowiekiem, jak powinienem żyć, co jest dla mnie ważne, jakie priorytety, i chyba to jest najważniejsze. Nie sam sport. Sport jest tylko i wyłącznie, to zrozumiałem z czasem, częścią mojego życia, a nie całym moim życiem, jak kiedyś myślałem. Przez to utożsamiałem się z przegraną albo z wygraną, a tak naprawdę żyjemy i to życie jest piękne. No nawet mówię, taka rywalizacja w tenisa, czy z panem, czy z Kostym, czy z każdym innym, to przynosi niesamowite emocje, chcesz się odegrać. Pamiętam, jak przyszedłem na pierwszy raz do pana, odgarzałem się, dostałem chłosty, przyszedłem do domu, mówię, nie, no nie będzie mnie dziadek ogrywał. Tak, mówię, nie, bo wie pan, ja myślałem, że to kondycyjnie, a tu pyk, pyk. I pamiętam, że nawet w rewanżu miałem ciężko, o tutaj pana wychłostałem, ale u pana było ciężko w rewanżu. W tiebreaku 11-9. No w tiebreaku, dlatego mówię, było ciężko, no dlatego mówię, wydawało mi się, wie pan, że to jest ja sportowiec krwi i kości, a to jednak technika, tutaj technika robi robotę, więc bardzo mi się tenis podoba. No, każdy wolny czas spędzamy z Kostką na korcie. Dziękuję ci za wywiad, życzę ci tam sukcesu, dojścia do ciebie, mam mały prezencik dla ciebie. Akurat się fajnie składa walka stulecia. Walka stulecia, drugie wydanie takie poszerzone, między innymi o te najnowsze walki Fury'ego, Usyk, Joshua, no i jest walka polska, walka stulecia. Tomasz Adamek kontra Artur Szpilka, przeczytasz, no przeczytam, konsultowaliśmy akurat, tam. Akurat jestem w końcu swojej książki, także akurat mam fajnie, będę sobie czytał i tak samo ode mnie pan dostanie książkę w połowie listopada. Dzięki. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. No i co, wielki rewanż szykuję. Jeszcze będzie, no, będzie. Oczywiście. Jeszcze najpierw w Polsce, potem na Maderze. Dobrze, ja na to liczę.